Cześć, witam Was serdecznie z tej strony CryptoBit. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie, który myślę, że jest mega interesujący, o blockchainie. No, przede wszystkim skupiamy się na projektach, które zbudowane są na jakiejś tam sieci. Na sieci, która no, odgrywa kluczową rolę. Tak? No, mamy, jak widzicie, tutaj mamy top blockchains, czyli mamy projekty warstwy pierwszej, drugiej, gaming, AVM, Rollup, ZK, Paratimes i Parachains. Tak, no i jeżeli zobaczycie sobie, tutaj mamy ten top, który można było zobaczyć, mamy te dane, które no, niektórych bardzo interesują, czyli wzrosty, jaki jest udział inwestorów w takim blockchainie, no i na którym miejscu on się znajduje. Tak? Oczywiście te podziały można było sobie określić na różne fazy, na różne kluczowe elementy, bo przecież nowe blockchainy cały czas powstają i odgrywają kluczową rolę, kiedy przewidujemy zakup jakiegoś tam projektu, tak? Dobrze wiecie o tym, że Tom wprowadził USDT ostatnio, no co zwiększa jego atrakcyjność, tak? I upraszcza zakup tonów. Mamy sieci Base, mamy te sieci, które dzielą nas na warstwę pierwszą, czyli te stare blockchainowe jak Bitcoin, tak? No, mamy też warstwy drugie, które mają powiększyć tą interoperacyjność, mają zwiększyć przepustowość, zmniejszyć opłaty. No właśnie, bo czym i jakim kluczowym aspektem jest tutaj wybór blockchaina, moi drodzy? No, oprócz tego, że mamy tą skalowalność, mamy te szybkie transakcje, oprócz tego, że możemy na nim budować, no to główną rolę według mnie odgrywają opłaty, które musimy ponieść tytułem uczestnictwa w takim projekcie na takim blockchainie, tak? I można by było tutaj rozmawiać na temat blockchaina naprawdę wiele, wiele, wiele godzin różnych blockchainów. Możemy sobie tutaj na TabRadar to wszystko skumulować, zobaczyć jakie są informacje. No ale również musimy podejmować jakieś decyzje odnośnie zakupu różnych ciekawych projektów, które pojawiają się lub są, bo jakbyście sobie zobaczyli, to wracają do łask projekty, które były gdzieś kluczowym elementem ostatniej hossy, czyli 2021 rok. I można mówić, co się chce, że te nowe projekty sztucznej inteligencji AI mogły i nawet przez pewien czas gdzieś popchnęły ten rynek do przodu. Tak, mamy teraz powrót do starych trendów, można by powiedzieć, rozbudowanych o nowe możliwości. Tak? I naprawdę można wymieniać tych projektów dosyć sporo. Ale dlaczego ja się tu oparłem typowo tutaj na blockchainach, moi drodzy? No bo jeżeli teraz widzimy, że projekty, które debiutują na przykład jakiś czas temu na sieci Ethereum, to swoją obecność też zaznaczają na innych sieciach w nowym tutaj otwarciu i to mamy teraz na różnych projektach. Jeden z takich projektów, w który my inwestowaliśmy, moi drodzy, jest Dogeverse, tak? Zobaczcie, mamy tu już 10 milionów zebranych pieniędzy, mamy jeden dzień do zakończenia następnego etapu i to, co Wam tu chciałem pokazać, to właśnie, że to jest ten multi-chain, tak? I nie będę Wam tu czytał o multi-chain, czym jest, bo możecie sobie zobaczyć, no, przeczytać sobie tą całą formułkę, ale zobaczcie, że możemy już inwestować. Na samym początku było to tylko 3 możliwości, czyli to był Ethereum, BSC i Polygon, mamy już i Avalanche, i Base, i za chwilę mamy i Solana. A czym się to charakteryzuje? Moi drodzy, no charakteryzuje się to tym, że taki dany projekt w jakiś sposób uczestniczy w każdym etapie fazy przejściowej danego blockchaina. Czyli jeżeli mamy uczestników, którzy inwestorów, którzy nagle przerzucają się z jednej sieci na drugą, bo wprowadza nas jakąś innowację, bo tam są opłaty tańsze, bo daje nam to możliwość właśnie tej multi-chainności, tej multioperacyjności, tak? No to mamy ten projekt tam również, tak? I to też jest dosyć kluczowym etapem, jeżeli patrzymy i rozważamy nam zakupy. No, teraz mamy taki projekt Pepe, on też również emigruje na różne inne sieci. Mówi się o tym, że emigrując będzie znowu zwiększał swoją atrakcyjność, znowu będzie zwiększał swoich potencjalnych inwestorów, tak, którzy pojawią się na rynku. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, bo czym jest technologia cross-chain? Technologia, która staje się coraz bardziej gorącym tematem do dyskusji, postrzeganym jako ostateczne rozwiązanie zwiększające interoperacyjność między blockchainami. Cross-chain jest nową technologią, która ma na celu umożliwienie przesyłania wartości informacji pomiędzy różnymi sieciami blockchain. I moi drodzy,
Można tu mówić o czym się tylko żywnie podoba. Można krytykować najróżniejsze wypowiedzi, najróżniejsze rzeczy, które są przekazywane w świecie internetowym. Ale ja myślę, że podstawą każdego inwestora, każdego człowieka, który ma zamiar tutaj pojawić się na rynku kryptowalut, to jest zapoznanie się z pewnymi wartościami, które są w tym świecie nieodzowne. Czym jest cross-chain, czym jest blockchain, czym jest multi-chain i czym są DeFi, czym są pre-sale, no właśnie, bo jeżeli mówimy o projektach, w które my inwestujemy, to zazwyczaj gdzieś, które pojawiają się na rynku, są w pre-sale'u. I niewiele osób wie, że i rozumie, co to jest pre-order, tak? To zwrot pochodzący z języka angielskiego, który oznacza przedsprzedaż. Istnieje możliwość wcześniejszego zakupu produktów, których premiera przewidywana jest dopiero za jakiś czas. I oprócz tego, że ta premiera jest przewidywana za jakiś czas, to mamy różne możliwości dotyczące danego projektu. Następnym projektem mamy Bitcoins 99, tak? Również tutaj zrobiliśmy zakupy, również pojawił się on na naszym portfelu i to tutaj, co wyróżnia ten produkt, no to mamy możliwości stakingu, tak? Czyli po zakupie tych naszych projektów w pre-sale, bo niektórzy do mnie piszą, że ten projekt się nie pojawił na jego portfelu, on zapłacił za niego jakieś pieniądze i jak to jest możliwe? No po zakończeniu pre-sale pewnie te tokeny pojawią się na waszym portfelu, a jak macie możliwość, to możecie je oddelegować i w czasie oczekiwania na pojawienie się, czyli kiedy mamy pierwsze notowania na DEX-ie tego projektu, no to mamy możliwość zarabiania dodatkowej kasy, tak? No tak to wygląda. Moi drodzy, oczywiście kiedyś i teraz mówiło się o ogromnym ryzyku. Jeżeli kupujemy jakiś projekt, czy to będzie pre-sale, czy to będzie IDO, czy to będzie ICO, czy to będzie, nie wiem, launchpad, tak? Na jakiejś giełdzie, no to każdy taki twórca takiego projektu wypisuje same superlatywy o swoim projekcie, przedstawia go w najlepszym jakimś świetle, tak? Ale na samym końcu dopiero ta społeczność, która pojawia się w danym blockchainie, kiedy ten projekt zostaje gdzieś zweryfikowany poprzez pojawienie się na rynku, mamy możliwość dopiero jakiejś zweryfikowania, jak ten projekt będzie schowywał się na przestrzeni dalszego etapu. Mamy tu też możliwość airdropów i o tym też cały czas mówimy. Każde projekty, które ja to robiłem ten filmik ostatnio, które pojawiają się na rynku, mają i przedstawiają pewne atrakcje dla swoich, można powiedzieć, inwestorów i to, czy to będzie Shark, czy to będzie Zeus, czy to będzie, nie wiem, jeszcze inny projekt, który pojawia się na przykład na Solanie, to od razu mamy komunikat, że jeżeli ktoś nie sprzeda, kiedy ktoś nie zrzuci tych bugów, kiedy, no nie wiem, zawierzy ten projektowi, kiedy stwierdzi, że ten projekt ma rzeczywiście jakieś tam fajne rzeczy, które będą się rozwijały i będą przyciągały nowych inwestorów i wartość jego będzie rosła, no to jest wynagradzany poprzez staking, poprzez uczestnictwo w jakimś tam procesie czy jakimś tam okresie. I to jest, moi drodzy, w dzisiejszych czasach normalne, że ktoś oferuje nam jakieś projekty. Następnym projektem, który niekoniecznie oferuje nam od razu jakieś dodatkowe tokeny, no to jest projekt, tutaj też go kupowaliśmy, Painscape. Moi drodzy, zobaczcie, tu mamy cenę od listy, mamy 205%. I tu możemy też, zobaczcie, następna cena, czyli 14%. Możemy też otrzymać jakieś profity tytułu, na przykład jakieś tam dostępu, uwierzytelnienia, zdobycie klatki, czyli wejść do immersyjnego świata Conquest, czyli uczestnictwo w grze. Mamy no bezszła integracja z doświadczami VR, tak? Bo tu mamy takie nagrody za token daleko przekraczające tradycyjny staking, czyli zatrważający wzrost, dożywotni darmowy dostęp. No to wszystko jest możliwe dzięki uczestnictwu we wcześniej fazie i zawierzeniu w dany projekt, tak? Takich projektów, moi drodzy, pojawia się coraz więcej na rynku. Jeżeli sobie otworzymy na przykład top projekty 2000, to zobaczcie, mamy 21 bez projekt crypto sale czy pre-sale, czyli w tej wczesnej fazie, w której możemy uczestniczyć. I takich linków, moi drodzy, mamy ogromną ilość, tak? Jeżeli sobie zobaczycie, mamy tutaj Dogeversa, mamy Leniwca i wiele, wiele, wiele innych projektów. Mamy 99 Bitcoins i mamy Fivescape i SpongeBob i Smoga i Tuktuka i Bitcoin i inne jeszcze różnego rodzaju inne projekty. Oczywiście, moi drodzy, to co ja powiedziałem, to wszystko jest związane z jakąś charakterystyką rynku. Jeżeli sobie zobaczymy dalej, mamy na przykład 6 najlepszych pre-sale
To wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy, tak? W jakiej to jest sieci i co chcemy przez ten uczestnictwo osiągnąć. I naprawdę można tutaj poczytać, zobaczyć, ej, Doge, mamy tu najróżniejsze projekty, Pika Moon i tego jest tak wiele, moi drodzy. I do przejrzenia i do zweryfikowania. Mamy to wszystko napisane, mamy to wszystko przedstawione, mamy roadmap, czyli plan działania, mamy tę ekonomikę i tych projektów naprawdę są setki. Setki pojawiają się codziennie nowe. Oczywiście z tego wszystkiego ciężko jest gdzieś wykluczyć te, które nie będą odnosiły jakiegoś tam skutku, jakiegoś tam wzrostu, czy jakiegoś tam okresu, który będzie skutkował tym, że moje pieniądze zostaną pomnożyć kilkukrotnie, ale są ludzie, którzy, moi drodzy, na tym rynku kryptowalutowym zajmują się tylko i wyłącznie tak zwanymi degenami. I ja rozmawiałem z wieloma ludźmi na moim kanale, czy tam na Telegramie, czy na innym. Są ludzie, którzy charakteryzują się w tym, że kupują projekty, można powiedzieć, w ciemno, czyli kupują, że albo będzie ten projekt rósł, albo będzie dumpował. I nawet przeczytajcie u mnie na Telegramie, są ludzie, którzy mają zwroty 50-krotne. Oczywiście nie mówię, że to jest powszedni chleb, że zawsze będziesz zarabiał te 50%, 50 razy czy tak dalej, ale no są takie możliwości. Są projekty, które zarabiają tylko razy dwa, są razy trzy, razy pięć, razy 10. No ciężko jest to zweryfikować. Tym bardziej, że przed sobą mamy ten wzrost niedługo rynku, czyli ten bull run 2024, a nawet mówi się o początku roku 2025. I to można studiować, analizować. Są ludzie, którzy opierają się na tradingu tylko i wyłącznie. Są ludzie, którzy opierają się na Ethereum, Bitcoinie, ale też mamy zmianę w ogóle narracji tego wszystkiego, co w świecie kryptowalut się pojawiało. Czyli ta stara, można powiedzieć, gwardia miesza się z tą innowacyjnością, z tymi nowymi projektami. A tak naprawdę, moi drodzy, jeżeli zobaczycie sobie, i nie chcę mi się tu dzisiaj pokazywać wam, ile co, w jakim okresie spadło, ale zobaczycie sobie sztuczną inteligencję, AI projekty, które były, nie wiem, miesiąc temu windowane w kosmos, po prostu leciały, bo wszyscy mówili, że tylko ta narracja będzie w bull run 2024. Zobaczycie sobie na memcoiny, które no również były napędzane już po prostu ponad wszystko na sieci Solana, to już pojawiały się w ciągu minuty z 10 czy 15 projektów. To zobaczycie charakterystykę tego rynku. Tu nikogo nie interesuje tak naprawdę potencjalny inwestor, czy on będzie stratny, czy zyskowny. Interesuje ludzi, którzy tworzą te projekty, po prostu zgarnięcie z rynku kasy. I trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, moi drodzy. To nie jest tak, że ludzie, którzy tworzą projekty, to są, nie wiem, ludźmi, którzy samarytaninami, którzy będą rozdawali swoje pieniądze za darmo i z tego tytułu będziemy, inwestorzy będą tylko korzystali. No trzeba gdzieś się odnaleźć w tej ścieżce inwestycyjnej, trzeba gdzieś skumulować tą swoją myśl i wyjść w odpowiednim momencie z tego projektu, kiedy jest na to czas i pora. Oczywiście złotej recepty nie ma na nic. Jeżeli obejrzycie sobie najróżniejsze filmy na różnych kanałach, to każdy, kto mówi wam, że to nie jest porada inwestycyjna i to nie, i nikt nie jest doradcą inwestycyjnym, to jest prawda, tak, moi drodzy widzowie, bo to ciąg pewnych zdarzeń, nie do przewidzenia, jest czynnikiem i kluczem do tego, żeby projekt odniósł jakieś spektakularne zwycięstwo, jakąś spektakularną cenę i odniósł spektakularny zwrot. Tak? To nie jest tak, że my, wchodząc w obojętnie w co, tak naprawdę od razu mamy tą stuprocentową pewność, że na tym projekcie zarobimy. Oczywiście są projekty, które oferują kilka faz na samym początku, tak, że pierwsza faza kosztuje załóżmy 1 dolar, w drugiej fazie 1,5, w trzeciej fazie 2 dolary i jeżeli jesteśmy w tej pierwszej fazie, to nawet kiedy ten projekt pojawia się na rynku, to jakiś tam udział procentowy pojawia się. Oczywiście jeżeli ten projekt trafi w jakimś kluczowym aspekcie tego rynku, kiedy ten rynek będzie się gdzieś zanurzał coraz głębiej w dół,
to, żeby choćby skały srały, no to nie zrobi z tego nic, bo społeczność będzie reagowała panicznie na wyprzedaż, na to, co dzieje się na rynku, i takie mamy tutaj scenariusze różne do rozegrania. I nikt nie powiedział, ile będzie trwała ta faza przygotowania do tego, kiedy nastąpi all season, kiedy będziemy naprawdę widzieli wzrosty rzędu 20-30% i to będzie windowało projekty na razy 10. Ale gdzieś ta pewna nasza zmysłowość, pewne rozpoznanie na rynku umożliwia nam zaopatrzenie się w coś, co niesie mniejsze ryzyko, większe ryzyko. Gdzieś, gdzie jest duże ryzyko, to inwestujemy mniej pieniędzy, gdzie jest mniejsze ryzyko, inwestujemy więcej pieniędzy. No dzielimy ten portfel jakoś racjonalnie, żeby ten wzrost był adekwatny do ryzyka, które musimy podjąć. I naprawdę tych projektów, które pojawiają się na rynku, jest ogromna ilość. Ja nie będę tu mówił o wszystkich projektach na Solanie, bo jeżeli weźmiemy sobie, klikniemy top projekty Solana, czy top projekty Base, tak? Solana, no to naprawdę nam się tutaj pokaże, ukaże nam się top Solana projekty CoinGecko. No zobaczcie, możemy tutaj sobie zobaczyć to wszystko, możemy sobie przeczytać, zweryfikować, obejrzeć i mamy tu filmiki i wszystko, i naprawdę tych rzeczy pojawiających się na rynku jest ogromna ilość i tych projektów również, i na przykład te memcoiny skakają z jednego blockchaina na drugi blockchain, czyli kiedy mieliśmy fazę wysypową na Solanie, to teraz to się podzieliło między Tona, między Base. Za chwilę powstanie następna jakaś struktura, następny jakiś hype na coś, i to będzie gdzieś w jakimś stopniu cały czas takim, można powiedzieć, taką huśtawką, tak? Między różnymi rodzajami projektami. I można tych artykułów naprawdę otwierać mnóstwo. Jaką byś frazę nie wpisał w Google, dostaniesz odpowiedź na swoją nurtującą cię pytanie. Tylko weryfikacja tej informacji zazwyczaj jest taka, że no nie ma co się napalać na wszystko. To jest tak, nie? Czasami to, co jest pięknie, wygląda na zewnątrz, no w środku jest naprawdę czymś, co jest lekko już nagniłe, i naprawdę jak ja oglądam i czytam różnych ludzi, którzy udostępniają swoje, to zdarzają się rug pule, zdarzają się najróżniejszego innego rodzaju rzeczy, i te projekty naprawdę zapowiadające się super fantastycznie, ja też takim jednym uczestniczyłem, była ogromna ilość, masa udziałowców, różnych ciekawych firm, i projekt naprawdę wnosi różnych, dużo współprac i różnych, i nie ma nagle popytu na to, ludzie się tego pozbyli, ludzie są niecierpliwi, chcą od razu zarobić, i zresztą zobaczcie, jak są jakiekolwiek gdzieś listowania, mintowania NFT, to nikt tego nie chce trzymać, każdy chce od razu spieniężyć, każdy liczy na to, żeby zarobić chociaż od razu jakieś 5-10 razy, i to tylko go interesuje, nikogo nie interesuje podkład, czy czym to się charakteryzuje, jakie to są podwaliny, czy tam jest człowiek, który jest odpowiedzialny, który, nie wiem, 15 razy lat w świecie krypto spędził, który wie, co robi, który angażuje się w to wszystko, buduje i tak dalej. Główno to, kogo obchodzi, moi drodzy, najważniejsze jest tylko, ile zer do przodu, czy to jest 10, czy 15, czy 20 x-ów. Nikogo w sumie to nie interesuje. Taki jest zbudowany dzisiaj świat kryptowalut i finansów, moi drodzy. I patrząc na to przez pryzmat właśnie uczestnictwa, no trzeba sobie też zdawać sprawę, że tym kluczowym aspektem w tym wszystkim, no to jest ryzyko, które ponosimy. Im projekt jest mniej znany, im bardziej przedstawia nam nierealne rzeczy w stosunku do rzeczywistości, no tym bardziej podnosimy ryzyko, i z tym się trzeba liczyć, moi drodzy. No, jeżeli ktoś na samym początku nieświadomie chce inwestować swoje pieniądze, no to automatycznie jest skazany w 99,9% na to, że te pieniądze po prostu straci. Oczywiście jest fart, jest ryzyko, jest szczęście. Ja nie mówię, że tego nie ma. Tak? No, idziesz do kasyna, też masz pewne rzeczy, które są przypisane. Tak? 10 razy przegrasz, a raz trafisz jackpota i wygrywasz i wychodzisz zwycięski. Także naprawdę kluczowym aspektem w tym, żeby tu pojawić się w tym świecie i w ogóle odnosić jakieś zyski, no to jest przemyślenie tego wszystkiego, tej podstawy. I ja zwracam uwagę na to, co
co można sobie tu wpisać, przeczytać, przeanalizować, a później przemyśleć dopiero swoje zakupy. Bo mówię, na każdym łańcuchu, na każdym blockchainie są kultowe projekty, które będą odnosiły jakieś wzrosty, zwroty i tak dalej. Tylko czy to wszystkich zadowala? Czy zwroty na Ethereum razy 1, 2 zadowala ludzi, którzy pojawiają się w świecie kryptowalut? Raczej nie. Czy zwrot z Bitcoina razy 4 zadowala niektórych ludzi? Raczej nie. Wszyscy chcą być multimilionerami na świecie krypto. No i mamy to, co mamy, tak? Także dzięki serdecznie za dzisiaj. Do następnego. Cześć.